Witajcie majstry. Zapodamy sobie najpierw jakiś music. A może to. Będzie. To jest szlifierka Makita. Model 9555NB. Pochylamy się nad nią już drugi raz, już była raz na moim kanale. Wtedy oto zakupiłem do niej szczotki, myśląc, że przyczyną usterki tej szlifierki jest właśnie zużycie szczotek. Okazało się, że to nie jest zużycie szczotek, tylko wirnik, ponieważ podczas rozkręcania wypadł mi kawałeczek tam takiego, tak jakby porcelany, takiej żywicy. Właśnie tej, o, odpadł i wyleciał mi podczas rozkręcania, stąd też zakupiłem ten wirnik. Szlifierka leżała dosyć długo, teraz mi będzie potrzebna druga szlifierka i mam drugi wirnik. To mnie troszeczkę martwi, że tu jest jakieś kropeczki ryzy się pojawiły, no ale to wszystko może przetrę jeszcze przed tym. Oryginał podobno. Nigdzie na pudełku nie pisze, czy to oryginał, no ale taki miał być. Dobra, co my tu mamy? Zabieramy się za rozkręcanie tego. Najpierw sobie zdemontuję to. Tu mam w zestawie mobilnym śrubokręty, jakie trzeba. I cyk. Zamiary część. Jebek. I teraz to było tutaj. I cyk. Dobra. Szczotki były tu na wierzchu. O, widzicie? Wypada. Wypadają te kawałki tego tworzywa, o tego, stąd też, dobra, stąd na pewno się tu nie dostanę do tego wirnika, to nawet mogę sobie wybić z głowy. No, tu są nowe szczotki zamontowane, więc brniemy dalej. Można by było dmuchnąć lekko. O, kolejny element. Psikniemy. Przy okazji sobie sprawdzimy kontrolę zrobimy zużycia. Tu jest mało smaru. Tu powinno być więcej smaru, moim zdaniem. Trzeba będzie go uzupełnić. Ciekawe, czy będę potrzebował jakichś ściągaczy do łożysk bądź innych tego typu. Aż jestem ciekaw. I się udało. No zobaczcie. Odpadło wszystko to,
to tutaj to tworzywo w porównaniu do tego, nie? Niby ten sam, nie? Podobny. Ale tutaj mamy jakieś inne łożysko, zobaczcie. Inne to jest. Aha, szczotki się zesunęły, dobra. Trzeba będzie pomyśleć tutaj. O właśnie, o to chodziło. Potrzebujemy tą uszczelkę, czy to redukcję, nie wiem co to jest. I dobra. Panie, weź troszeczkę, wyczyj sobie ręce. I cyk. Miałem przeczeć to. Czyli teraz musimy na dobrą sprawę uzbroić trochę ten wirnik. Tak. Teraz weźmiemy to. Sobie odkręcimy. Właśnie. Tam mamy. O, to łożysko będziemy potrzebować. Także to musimy. Damy troszeczkę poślizgu. No, nie wyprostowałem do końca tego. Dolega. Co ci tam jeszcze? Chodźcie tu, chodźcie tu. Okej. Okay. Cyk, cyk, cyk. Pociszę, bo mi kurde. Prawa autorskie będą blokować. Majstry. Wystarczy, myślę. Żeby tego nie utłuścić. Dobra. Tu mieliśmy tą gumeczkę. Pyk. Teraz to. A, spokojnie. Zaraz sobie damy z tym radę. Pięknie. No normalnie bajeczka. Nie wiem, czy jeszcze wejdzie, czy nie. O, już czuję taki delikatny opór. Dobra. Teraz co? Teraz to. Teraz kamy to tu. No nie spodziewałem się, że tam tak łatwo wejdzie. Nie pamiętam teraz, czy... Gdzie to było? Czy to było tu? Czy to ma jakiekolwiek znaczenie? Chyba nie.
tutaj wszystko jest poskręcone. Dobra. Majstry, zbliżamy się do końca. Teraz szczotki. Czy mi rękawiczki właśnie już nie będą potrzebne w sumie? No wirnik już włożyłem. A tu jest. Naszło, a tu nie naszło. Cyk. Czyli mamy tutaj taką sprężyneczkę. Poczekaj. Teraz majstry kabel. Kabel. Mamy kabel tutaj. Ogólnie do szlifierek to powinien być kabel dwużyłowy, ale żeby miał jak najwięcej tej gumy cornej, aby tak łatwo się nie przetarł, żeby go nie przeszlifować. Dobra, nożyk mamy tu, mamy tu. I teraz zestaw dymowego elektryka. Co mi tu będzie potrzebne? To się zaraz dowiemy. Co mi tu będzie potrzebne? To będzie mi potrzebne na pewno. O kurczę, ale zmęczony nóż. Dobra, dosyć długi, fajny, no jakiś super długi, no ale wystarczy. Popchamy, jeśli trzeba. O właśnie, coś takiego. Ok, zobaczcie ile trzeba przewodu. Łapciąć. Niebieski od strony napisów. Dobra. Patrząc w ten sposób. Dobra, dobra, dobra. I cyk. Wszyscy o tym zapominają. Cyk. Niech będzie. Dobra. Sądny dzień, majstry. Spójrzmy, co się udało nam zrobić. Przewód jeszcze sprawdziłem. Ale jeszcze trzeba sprawdzić. Nie ma nic. Dobra. O, wszystko gra. Uwaga! Kurde! Majstry,
Sukces. Sukces. Odzyskaliśmy Makitę. No normalnie sukces, majstry. No i co, majstry? Robota zrobiona. Elegancko. Potrzebuję właśnie drugiej szlifierki do prac spawalniczych. Na jednej szlifierce mam właśnie założoną zwykłą tarczę, a na drugą szlifierkę zakładam sobie, no tutaj musi iść jeszcze podkładka, taką tutaj podkładkę do fibry i tarczę fibry do szlifowania. Także na jednej mam szlifowanie, a na drugiej mam cięcie. I nie muszę przekładać za każdym razem, tylko wszystko leci z automatu, nie? Oszczędzam czas. Sprzątamy, majster, kończymy i idziemy do domu. Pół do ósmej. Plan się udał. Na pół do ósmej miałem skończyć. 25 po. Jeszcze tylko to poskładamy. Mamy Makitę. Czekaj. To tak, to tak. Chyba to nawet nie jest osłona z tej Makity. A może i... O tak. Cyk i cyk. Tą podkładeczkę muszę jeszcze tylko tutaj dołożyć i będzie luks.